Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ogrzewanie pochłania największą część energii zużywanej przez budynek około 70%. Jeśli zatem zdecydujemy się zainwestować w energooszczędny system grzewczy, możemy dużo zyskać. Aby wybrać odpowiedni sposób ogrzewania budynku, należy przede wszystkim znać jego zapotrzebowanie na energię pierwotną. Podstawowe parametry instalacji powinny znajdować się w charakterystyce energetycznej budynku, którą ma obowiązek wykonać projektant dla każdego projektu. W przypadku budynków o bardzo wysokim standardzie energetycznym opłacalne będzie nawet ogrzewanie elektryczne. Mimo że energia elektryczna jest stosunkowo droga, w budynkach o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię jej koszt będzie niewielki. W budynkach o gorszym standardzie energetycznym najkorzystniejszym rozwiązaniem jest najczęściej gaz ziemny. W takich przypadkach powinno się stosować energooszczędne kondensacyjne kotły gazowe. Zasada działania instalacji jest prosta. Spalany w kotle gaz wytwarza ciepło ogrzewające wodę, która następnie jest rozprowadzana po całym domu. Kocioł kondensacyjny ma wysoką sprawność, ponieważ wykorzystuje nie tylko ciepło ze spalania gazu, ale także ciepło z powstałej pary wodnej oraz skraplania tej pary. Alternatywą dla tego typu ogrzewania jest pompa ciepła. Działanie pompy ciepła polega na pobraniu energii cieplnej ze źródła o niższej temperaturze i przekazaniu jej do pomieszczenia o temperaturze wyższej, ale wymagającego ogrzania. Istotnym elementem systemu grzewczego z pompą ciepła jest wymiennik ciepła który umożliwia wykorzystanie energii cieplnej z naturalnych źródeł niskotemperaturowych, najczęściej ziemi lub powietrza. Co się bardziej opłaca? Zakup i montaż pompy ciepła to duży wydatek średnio około 40 tysięcy złotych. Jednak na energię elektryczną potrzebną do zasilania pompy wydamy stosunkowo niewiele. W domu o powierzchni około 150 m 2 i względnie wysokim standardzie energetycznym koszt ogrzewania wyniesie około 2,5 zł rocznie. Instalacja kondensacyjnego kotła gazowego to koszt około 12 000 zł. Przy porównywalnym standardzie energetycznym budynków, ich powierzchni i obecnych cenach gazu za ogrzewanie tą metodą zapłacimy mniej więcej tyle samo co w przypadku pompy ciepła, czyli też około 2,5 zł rocznie. Tańszym rozwiązaniem jest tradycyjny kocioł gazowy, którego cena wynosi około 4000 zł. W tym przypadku jednak musimy liczyć się ze stosunkowo wysokimi kosztami ogrzewania, na poziomie 3500 zł rocznie. Zużycie energii na ogrzewanie można dodatkowo ograniczyć, odzyskując ciepło z powietrza wentylacyjnego. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie tak zwanych wymienników ciepła, rekuperatorów. Odzysk ciepła w rekuperatorze polega na przekazaniu ciepła z nagrzanego powietrza usuwanego do powietrza zimnego, nawiewanego do budynku z zewnątrz. Koszt zamontowania systemu wentylacji z odzyskiem ciepła to około 15 tysięcy zł. W zależności od zastosowanego podstawowego źródła ciepła, można w efekcie zaoszczędzić na ogrzewaniu nawet 2000 zł rocznie. O tym, czy system grzewczy jest ekonomiczny zarówno pod względem eksploatacji, jak i kosztów inwestycyjnych, decyduje wiele czynników. Warto poszukać najlepszego rozwiązania dla swojego domu, wtedy inwestycja szybciej się zwróci i zacznie przynosić korzyści.